Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem. 14 lutego roku 2005 Jawet Karim, Steve Chen oraz Chad Hurley mieli naprawdę całą masę powodów do radości oraz do świętowania. Drodzy Państwo, ich położone, ich umiejscowione w naprawdę niewielkim garażu biuro dość po prostu wręcz tętniło fantastyczną atmosferą, ponieważ tego dnia trzech byłych pracowników firmy PayPal odpaliło oficjalnie platformę, dzisiaj znaną jako YouTube. Początkowo owa strona miała służyć wzajemnemu przesyłaniu się danych, tak, bez konieczności ściągania owych filmów na komputer, jednak jak doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, no dzisiaj YouTube jest naprawdę potężnym medium, które na przykład dla mnie, jak i też pewnie dla wielu z Państwa zastąpiło już absolutnie telewizję. Dobry wieczór lub też dzień dobry, ja nazywam się Michał Waleszczyński List, to jest Sekielski Brothers Studio i witam Państwa w Darknecie. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o trzech naprawdę Niepokojących oraz mrocznych kanałach na YouTube. Tak więc proszę się rozsiąść wygodnie i zaczynamy. Drodzy państwo, pierwszym z kanałów, o których chciałem wam powiedzieć, jest kanał, który jest nadal na platformie YouTube. Nazywa się on Leather Smoke Me. Jest to kanał poświęcony dość specyficznemu. Jest to kanał dla miłośników dość specyficznego fetyszu, jakim jest palenie papierosów. Z tego, co czytałem, no to u fetysz występuje zarówno u ludzi hetero jak i homoseksualnych i bardzo często łączy się delikatnie, że tak powiem, z BDSM, ponieważ osoby które z tak wielką lubością palą przed kamerą papierosy. Często są ubrane w stroje lateksowe lub też w stroje skórzane. I generalnie rzecz biorąc, takich treści na platformie YouTube można znaleźć całą masę kanałów poświęconych paleniu papierosów. Jest, są naprawdę setki i szczerze mówiąc nie są one jakoś wyjątkowo ekstremalne. Jednak ten, o którym opowiem Wam dzisiaj gwarantuje, że Zostanie z Państwem z pewnością na długo. Pierwszy film na kanale Leather Smoke Me ukazał się jakieś 15 lat temu i nosi on tytuł, który jest no nie ukrywajmy dość wymowny, jest to Gas Mask Smoking, czyli palenie poprzez maskę gazową. No i sam film jest dokładnie tym co sugeruje jego tytuł, tak? Czyli mamy w nim mężczyznę, który pali właśnie papierosy mając na twarz założoną ową maskę gazową. Jest cały ubrany w skóry. No i nie da się ukryć, że film pomimo że jest dość krótki no jest potwornie niepokojący. Mamy tutaj naprawdę kiepską jakość kamery, co daje takiego surowego klimatu. Nasz palacz nic nie mówi, no i wykonuje czynność, którą można nazwać delikatnie rzecz biorąc, niesamowicie niezdrową. Kolejne filmy na kanale Letter Smoke Me to. Przeróżne metody palenia papierosów. Tak? Mamy na przykład oprócz, oczywiście, kilku wariacji na temat palenia papierosów przez ową maskę gazową, mamy także palenie na przykład papierosów nosem, wkładanie sobie po cztery papierosy do jednej dziurki od nosa i wypalanie ich, palenie na przykład cygara, a w nosie papierosa, palenie dwóch cygar nosem cała po prostu gama ekstremalnych form palenia, które w no, razie nie są zbyt zdrowe, a dwa, że jak się później okaże, będą miały katastrofalny wpływ na twórcę naszego kanału. Drodzy Państwo, można się tutaj na początku też zastanawiać, jakim cudem YouTube dopuszcza do, do tego, żeby takowe kanały miały w ogóle rację bytu na tej platformie. Jednak należy pamiętać, że w lata 2005-2010 to było dla YouTube'a nieco dziki zachód, nie było jakiejś specjalnej Kontroli treści na YouTube'a trafiało czasami naprawdę prawie dosłownie wszystko, no ale wróćmy tutaj do naszego e kanału. Wspomniane coraz to bardziej ekstremalne metody palenia nabierały na sile wraz z kolejnymi filmami. Mieliśmy na przykład palenie 10 papierosów naraz przez jeszcze jakąś tam bardziej zaawansowaną maskę gazową. Mieliśmy tak zwane power, power smoking, czyli jest to wypalanie jak największej ilości papierosa za pomocą jednego pociągnięcia. I nasz tutaj bohater na przykład zamieścił film, w którym w taki sposób wypala 6 papierosów pod rząd. Przeróżne budowanie jakichś specjalnych instalacji, aby naraz móc na przykład wypalić całą paczkę papierosów albo całe cygaro, które by, by, będzie za pomocą odpowiedniej siły tutaj wsysania e, dostawało się do maski gazowej, i potem ogrom dymu będzie uderzał tutaj naszego. YouTubera. No i drodzy Państwo, to co należy zauważyć z biegiem kolejnych filmów, kolejnych tygodni, miesięcy na kanale, to fakt, że oprócz, w sensie, że metody palenia papierosów, które stawały się coraz bardziej ekstremalne, nie są jedyną tutaj zmienną, którą można zauważyć. No i główną taką zmianą, na którą ja zwróciłem uwagę, jest wygląd naszego głównego bohatera. Ponieważ drodzy Państwo, na początku, na pierwszych filmach, oczywiście ten mężczyzna może że nie wygląda jak jakiś ekstremalny okaz zdrowia, ale wygląda na osobę, która może być na tyle zdrowa, na ile pozwala mu. Tak ciężkie uzależnienie od palenia tytoniu. W kilku filmach nasz bohater postanowił przemówić. Nazywa się Dave i opowiada nam o swojej, o swojej pasji oraz o swojej pracy. Jest on pracownikiem budowlanym, wielkim miłośnikiem muzyki rockowej no i przede wszystkim ogromnym miłośnikiem palenia papierosów, które palił już od 12 roku życia. A jak to mówił, pierwszy papieros zapalony przez niego był największą możliwą przyjemnością, jaka go spotkała w ciągu jego życia, więc postanowił właśnie. Uf nauk tutaj kontynuować. Tak jak Państwu mówiłem, z biegiem kolejnych filmów można było zauważyć coraz to większe zmiany w wyglądzie naszego bohatera. No i z takiego w miarę silnego mężczyzny po 30, po 40, mogliśmy, mogliśmy obserwować osobę, która praktycznie potrafiła się postarzeć wizualnie o 5 lat w ciągu miesiąca. Dave stawał się coraz chudszy, coraz bardziej blady. Pod jego oczami, w sensie cienie pod jego oczami nabierały coraz to ciemniejszej barwy. Jednak w pewnym momencie na kanale mieliśmy Przerwę, tak? Przerwę, która trwała około 3 miesięcy, po których Dave postanowił wrócić. Jednak tym razem na jego twarzy mogliśmy zauważyć pewien bardzo duży opatrunek, który, jak się okazało później, e, wynikało to z opisu filmu, był efektem e, operacji, którą przeszedł. I była to operacja mająca na celu wycięcie jakichś tkanek rakowych, właśnie z okolicy jego tutaj szczęki, jak i gardła. Dave powrócił później znowu do. Do palenia i do swoich filmów, jednak nie były one już w tak ekstremalnej formie, jednak wszystkie były podpisane Still Alive and Still Smoking, czyli dalej żyje i dalej palę. Filmy Dave'a pomimo tego, że były to no, bardzo ekstremalne, tak, no to y, w, pewnym, w pewnym momencie troszeczkę wyhamowały, jeżeli chodzi o owo ekstremum w palnię papierosów, ponieważ Dave na nich już wypalał czy to jednego papierosa, dwa papierosy naraz, to mogło się wydawać dość, no, chore, jednak było to niczym przy tym, y, jakie treści były przedtem na kanale, jednak dopiero film, który jest zatytułowany 195 sprawił, że w moim gardle no głos absolutnie zamarł, ponieważ Dave w momencie w którym skończył palić papierosa, a lecąca w radiu piosenka Alejandro, Lady Gaga zamilkła, postanowił odezwać się do swoich widzów. Yes. Yes. No, i to, drodzy Państwo, co udało nam się tutaj usłyszeć, ten, ten harchot wydobywający się z jego gardła brzmiał niczym jakiś ryk zepsutego silnika. Nie było, nie było to nie było absolutnie wykonalne, aby zrozumieć aż jedno zdanie, które Dave chciał przekazać swoim widzom. I chyba on też sam miał tego świadomość, ponieważ po kilku próbach wypowiedzenia jakiegoś zdania stwierdził, że już tego nie będzie robił. No, i film. Postanowił uciąć. To był ostatni film na kanale Leder Smoke Me. Później na jego fanpage'u, na stronie Facebook jego przyjaciel zamieścił taką notatkę, że Dave przegrał walkę z rakiem no i niestety umarł. Moi drodzy, oczywiście, cały ten wydźwięk owego kanału jest bardzo mroczny, ponieważ możemy tutaj obserwować powolną degradację zdrowia mężczyzny, który pomimo tego, że jego zdrowie z każdym kolejnym filmem upadało, tak, no nie potrafił. Dalej przestać tych papierosów, przestać palić tych papierosów i udokumentował tak naprawdę całą swoją pięcioletnią drogę do zagłady. Jednak gdyby tego było mało, no to bardzo niepokojąca moim zdaniem jest również sekcja komentarzy na tym filmie, znaczy na jego filmach, ponieważ zauważyłem, że część ludzi, poza oczywiście pisaniem jakimś tam, wiecie, komentarzy związanych z fetyszem palenia papierosów, część ludzi zdawało się odczuwać podniecenie w momencie, w którym. De Dave na przykład kaszlał. Mieliśmy komentarze typu "U, cóż za seksowne świszczenie w płucach, dlaczego tak mało harczysz? mamy nadzieję, że rak się rozwija dobrze, że jest to bardzo podniecające. Przyznam wam szczerze, że czytanie tych komentarzy sprawiło, że w moim żołądku no, zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. Tak czy inaczej, kanał Leather Smoke mi nadal jest na platformie YouTube. Można go znaleźć bez najmniejszego problemu i jestem szczerze mówiąc przerażony tym, że tego typu właśnie kanały można odnaleźć na tej jakże popularnej platformie, ale moi drodzy, to nie jest najgorszy kanał, jaki możemy znaleźć na YouTube. Tak więc pozwólmy sobie teraz zejść troszeczkę głębiej i porozmawiajmy o kanale Big Money T. Ten kanał akurat został zdjęty przez platformę YouTube, jednak można w sieci odnaleźć pewne pozostałości po tym, co można było właśnie znaleźć na tym Kanale. Na kanale Big Money Team można było znaleźć materiały, które tak naprawdę wyglądały jak w pewnego sensu album rodzinny, zapisany w formie wideo. Mieliśmy tam filmy z na przykład urodzin córki, założyciela kanału, z jakichś rodzinnych wycieczek, z imprez szkolnych, z grilla. Wiedzą Państwo, taki zbiór filmów, które sami byśmy sobie chcieli nagrywać, żeby później pokazywać dzieciakom albo żeby na przykład pochwalić się znajomym, że proszę bardzo, to moje dziecko tutaj zdało do kolejnej klasy, tak? czy też może otrzymało jakiś dyplom. Nie było na nim absolutnie nic dziwnego tak? i kanał potrafił tam istnieć bodajże jakieś dwa lata. Jednak dziwnie zaczęło się robić w momencie, w którym założyciel kanału, czyli Trend Paschal zamieścił film kierowany bezpośrednio do swoich Córek. Film są nakręcony za pomocą telefonu komórkowego otrzymanego w pionie, czyli było to tak zwane selfie, drodzy Państwo, takie selfie wideo, które często bardzo wszyscy zapewne kręcimy. No i mogliśmy na nim zauważyć Trenta, który był, no, w bardzo złym stanie psychicznym. Mężczyzna non-stop przylochał, pociągał nosem i opowiadał o tym, jak bardzo przeprasza swoje córki za wszystko, co się stanie lub też, co się stało, za to, jak jest mu cholernie przykro i że ma nadzieję, że kiedykolwiek te córki będą w stanie mu wybaczyć. Następnie nasz bohater, jeżeli można go tak nazwać, nazwijmy go dalej Trent, tak, opowiada o swojej relacji z żoną. Mówi o tym, że on od samego początku wiedział, że fakt, iż jego żona jest od niego 18 lat młodsza, będzie mogło mieć jakiś negatywny wpływ na jego związek, jednak nie Spodziewał się, że dojdzie do sytuacji, o których Trent miał okazję się dowiedzieć. Tak, Okazało się, że żona Trenta go zdradza. Trent dowiedział się o tym podsłuchując jedną z rozmów telefonicznych, w których jego żona rozmawia ze swoim trenerem personalnym no i bynajmniej nie była to rozmowa o najnowszym planie treningowym, tylko rozmowa z bardzo mocnym podtekstem seksualnym. To sprawiło, że Trent się absolutnie załamał. Na owym filmiku opowiada swoim córkom o tym, że starał się być możliwie jak najlepszym ojcem e, dla nich, jak najlepszym mężem. Mówił o tym, że nigdy w życiu nie zwyzywał żony, nigdy jej nie uderzył, nigdy jej niczego nie żałował, nie jakby nie blokował jej dostępu do konta, e, pozwalał jej na przeróżne zakupy, też nie był tak zwanym psem ogrodnika, który by za swoją żoną nieustannie łaził. No, dał jej tutaj ogromny, że tak powiem, kredyt zaufania, który jest standardowym kredytem zaufania, który dajemy za każdym razem, kiedy zdecydujemy się w kim, z kimś, że tak powiem, związać swoje życie na dłużej i połączyć, się na przykład właśnie węzłem tutaj małżeńskim. No i w momencie, w którym oglądamy ten film, no to pierwsza myśl jaka do nas, jaka nam tutaj przychodzi do głowy, jest fakt, że jest to zapewne jakaś forma wytłumaczenia przeprosin dla swoich córek z powodu, na przykład wzięcia rozwodu z żoną, tak, z powodu rozpadu małżeństwa. Można było pomyśleć, że za chwilę trend powie, iż no niestety, ale w takiej sytuacji oś teraz wyprowadza do innego miasta, zostawia dzieciaki, zostawia właśnie matkę. No i można było odnieść wrażenie, że to jest taka właśnie tutaj forma przeprosin. Jednak tak nie było, drodzy Państwo, ponieważ wraz z biegiem trwania filmu możemy zauważyć, jak trend zaczyna coraz bardziej nerwowo spoglądać w swoją prawą stronę. Jego ruchy głową są bardzo takie rwane. Widać, że facet naprawdę jest, siedzi jak na szpilkach, jak to się mówi, i cały czas czeka na coś, co ma się wydarzyć. 20 października roku 2020 trend paschal postanawia ukryć się w swoim rodzinnym domu za kotarą prysznica i zaczaić się tam na swoją żonę, która w momencie, w którym go znalazła, otrzymała dwa strzały z broni krótkiej w brzuch i nie mogła tego absolutnie przeżyć. Czyli mamy tutaj, moi drodzy Państwo, zarejestrowane momenty dosłownie na sekundę przed dokonaniem morderstwa. Widzimy Trenta, który chowa się, to jest wszystko nagrane, który chowa się właśnie za ową kotarą prysznicową i wtedy filmik się właśnie nam tutaj Urywa po dokonaniu morderstwa. Trent postanowił zadzwonić do ciotki swojej żony i opowiedzieć o wszystkim tym, co zrobił. I także powiedział, że jedzie w tym momencie do okolicznego Walmartu i tam będzie czekał na rozwój sytuacji. Jak się można było bardzo łatwo domyśleć, no ciotka postanowiła zadzwonić po policję, która przyjechała po Trenta W momencie, w którym on ich zobaczył, chciał natychmiastowo popełnić samobójstwo, jednak policjantom udało się tutaj go przed tym powstrzymać. W tym momencie można byłoby pomyśleć, że historia Trenta się kończy, że długie Sprawiedliwości, że tak powiem, go dosięgło, no i że on spędził resztę swojego życia za kratami, jednak wydarzyło się coś absolutnie wręcz niesamowitego, ponieważ, drodzy Państwo, otóż trend paschal policji uciekł. Na temat tej ucieczki odnalazłem dwie dość sprzeczne informacje. Pierwsza z nich była taka, że Trent uciekł podczas transportu z więzienia do szpitala, w którym, do którego go skierowano, ponieważ jego stan psychiczny był naprawdę tragiczny i nie był w stanie on w normalny sposób odbywać kary. A druga jest taka, i tutaj dla mnie wydaje się być równie nieprawdopodobna, jednak na samym końcu no, Trent uciekł tak, wymiarowi sprawiedliwości. Druga była taka, że Trent dostał w pewien sposób dozór elektroniczny, dzięki któremu mógł spędzać w domu czas z matką, i tutaj również znalazłem dwie odmienne informacje. Jedna była taka, że otrzymał go po to, że móc się zająć swoją mamą, która była w stanie już no, praktycznie agonalnym, a druga była taka, że otrzymał ów dozór z tego przez to że jego stan zdrowia nie pozwalał mu na przybywanie w zakładzie. Tutaj szczerze mówiąc jestem cholernie zdziwiony, ponieważ dla mnie wydaje się być to ekstremalnie nieprawdopodobne, jak facet, który dokonał morderstwa, mógł zostać wypuszczony na dozór elektroniczny. Jednak drodzy państwo, w momencie w którym czytałem komentarze na zagranicznych, na amerykańskich stronach, czy też na przykład na stronach zajmujących się true crime i opisujących tą konkretną sytuację, to ogrom wręcz ludzi mówił, że System, że tak powiem, w tym stanie, w którym to wszystko miało miejsce, prawny jest kompletnie kulawy i jakim cudem morderca mógł zostać wypuszczony chociażby na chwilę na wolność. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, w jaki sposób dokładnie uciekł, jednak podałem Wam tutaj kilka teorii, które krążą w sie sieci, jednak trend. Podczas półtorej roku y, nie dał się złapać policji. Prowadzono naprawdę niesamowicie mocno, szeroko zakrojone poszukiwania go, oto jego twarz była widoczna w większości stacji radiowych, w sensie w większości stacji telewizyjnych, mówiono o nim w radiu, jednak nadal nie udało się go w żaden sposób zlokalizować. Jak się jednak okazało sprawiedliwość. Jeżeli można nazwać to sprawiedliwością, dosięgła ten trend, ponieważ pewnego dnia, a raczej pewnego wieczora, policja znalazła kradzione auto. Był to van, w którego pasażerem i kierowcą w sensie był Trent, który postanowił zakończyć swoje życie wystrzałem z broni palnej w głowę. Trent popełnił samobójstwo, które było wynikiem zbrodni, której dokonał ponad półtorej roku temu, i tak właśnie tutaj. Kończy się ta jego historia. W internecie można odnaleźć całą masę filmów z przeróżnych wypadków, egzekucji i innych ekstremalnych rzeczy. Jednak ja osobiście nigdy nie znalazłem filmu, który by tak blisko ukazywał mordercę bezpośrednio przed dokonaniem zbrodni. Moi drodzy, kanał oczywiście został absolutnie zdjęty i jego niewielkie ślady można znaleźć do dzisiaj w internecie. A jeżeli ktoś z Państwa wie lub też interesował się tą sprawą, w jaki dokładnie Sposób, trend uciekł z owego więzienia. Będę niesamowicie wdzięczny, że pozwolą tutaj Państwo mi poszerzyć moją wiedzę. No i teraz przejdźmy sobie do trzeciego i ostatniego tematu dzisiejszego odcinka. Będzie to kanał, który nazywa się Roman Pierożek Junior. Drodzy Państwo, każdy z nas ma jakieś hobby. Moim ogromnym hobby jest literatura grozy, filmy grozy, gry wideo, ale ludzie na przykład kochają sporty, kochają kręgle, tenisa, kochają biegać. I właśnie tutaj kanał Roman Pierożek Junior był takim kanałem poświęconym właśnie hobby. A tym hobby było sterowanie zdalnie takimi sterowanymi helikopterkami. Tak wiedzą państwo o co chodzi. Takie helikopterki, które tutaj, które takie które często na przykład możemy kupić naszym dzieciakom, żeby wiecie, troszeczkę mogły zarówno rozwinąć swój czas reakcji podczas sterowania czymś takim, jak i zainteresować ich czymś innym niż na przykład właśnie elektroniczną rozgrywką. No i generalnie rzecz biorąc od razu to, co się rzuciło w oczy na tym kanale, to ogrom pasji, tak. Kanał Roman Pierożek Junior był prowadzony przez Romana Pierożka Seniora, który był ojcem Romana Pieruszka Juniora i to właśnie on zaraził Romana tą pasją do zarówno na początku latania owymi helikopterami, jak i późniejszego udoskonalania lania ich prowadzenia w nich, tzw. zwanej tworzenia własnych modeli. To, co niezmiernie mi się podobało na tym kanale, to fakt, że można było zauważyć naprawdę ogromną więź ojca z synem, którzy razem oddawali się wspólnie pasji, nagrywali, kolejne triki, które robili. No i generalnie rzecz biorąc było widać, że ta pasja ich łączy, tak? To naprawdę piękny widok, kiedy ojciec i syn potrafią wspólnie dzielić jakąś przyjemność. Weekendy w domu państwa pierożków wyglądały z reguły bardzo podobnie. Spotkali się oni w jednym z bruklińskich parków, no i tam testowali swoje nowe maszyny, uczyli się kolejnych trików, no i sprawiali, że tak powiem, szlifowali swój kunszt w sterowaniu owymi latami. Maszynami. Trzeba przyznać, że syn Roberta Pieroszka, Robert, przepraszam bardzo, Romana Pieroszka, Roman Pierożek Junior stawał się z tygodnia na tydzień w owym pilotażu tych maszyn, coraz lepszy. Do tego stopnia, że zaczął wygrywać coraz więcej amatorskich zawodów, jak i zdobywać puchary na takich większych imprezach. No i tutaj absolutnie nie ma co się dziwić, ponieważ nie będę ukrywał, że triki, które Roman robił, no. Przede wszystkim robią ogromne wrażenie, wymagają naprawdę niesamowitej wręcz zręczności i refleksu, ale też są bardzo, ale to bardzo. Niebezpieczne. Drodzy Państwo, tutaj mówiłem Wam, że Roman i jego ojciec zaczęli budować coraz to większe modele owych helikopterów. I ostatni model, który wspólnie stworzyli, miał śmigło, które było w całości wykonane z aluminium i miało ono długość półtorej metra. Czyli proszę sobie wyobrazić, był to naprawdę bardzo duży helikopter, który ważył niecałe 30 kg. Jest, jest to kawał maszyny i tego typu właśnie helikoptery są bardzo często wykorzystywane podczas przeróżnych pokazów, podczas których właśnie tutaj pasjonaci tej dyscypliny mogą tutaj pokazywać to, czego nauczyli się w przeciągu ostatnich tygodni. No i te triki, Romana Pieroczka Juniora Nie da się ukryć, że robiły ogromne wrażenie. Roman potrafił na przykład obkręcać swój helikopter o 180 stopni, sprawiając, że jego śmigło było na dole, a płozy były na górze, i w ten sposób kierować helikopterem. Potrafił wzbijać się nim na ekstremalnie duże wysokości, zawieszać ów helikopter w ziemi, potem go puszczać. I to wszystko, że tak powiem, było tutaj naprawdę bardzo mocno dopracowane przez niego. Jednak Roman od dłuższego czasu wraz z ojcem planowali. Doprowadzić do perfekcji swój najnowszy trik, który był bardzo trudny do wykonania. Chodziło o to, żeby ów helikopter wysłać możliwie jak najwyżej do góry, tak żeby osiągnął powiedzmy tamtą wysokość 15-20 metrów, zatrzymać go w miejscu, przekręcić go na bok, tak żeby helikopter był w pozycji pionowej. Puścić go samopas, żeby on spadał w dół, i w ostatnim momencie poderwać go do góry, wykonując taki obrót o 180 stopni. A to wszystko ku zwiększeniu adrenaliny i podkręceniu atmosfery miało dziać się o metr od, od osoby, która tym sterowała. Drodzy państwo, ostatni film na kanale Roman Pierożyk Junior to ostatnie przygotowania do wielkiej premiery triku, nad, nad którym ojciec i syn pracowali bardzo długo. Tak widzimy tutaj przygotowanie owego helikopteru. Widzimy także ten trik, który no trzeba przyznać, że wygląda na piekielnie wręcz niebezpieczny, a także widzimy ogrom tutaj przygotowań, które trzeba było włożyć, żeby tą właśnie sztuczkę doprowadzić do tej perfekcji, która była potrzebna, ponieważ no tutaj wypadek, gdyby moment, w którym wydarzyłby się wypadek, mógłby być momentem bardzo tragicznym. No i tak się, moi drodzy, stało, ponieważ e, kolejnego dnia po zamieszczeniu tego filmu Roman Pierożek Jr. postanowił dać pokaz swoich umiejętności, że tak powiem, sterowania owym helikopterem, no i wykonać swój popisowy numer, czyli to wybicie helikoptera do góry, a później tzw. free fall, czyli wolne opadanie, żeby w ostatnim momencie śmigło zaczęło się kręcić, żeby ów helikopter oderwał się od góry. Problem tylko był taki, że roman zareagował sekundę za późno. Niestety na oczach ojca Romana, na oczach zgromadzonych kibiców, jak i na oczach jego najbliższej rodziny i przyjaciół, roman został zdekapitowany przez helikopter, który był jego własnym tworem. No i co oczywiście go tutaj pozbawiło. Od razu życia. Moi drodzy Państwo, to co dla mnie osobiście jest niesamowicie smutne i takie przerażające w tym kanale, to fakt tego właśnie, tego co było w nim na początku bardzo piękne, czyli ta właśnie więź ojca z synem, którzy wspólnie kultowali jakąś pasję, tak, która później na samym końcu doprowadziła do absolutnie tragicznego finału, którym była śmierć Roberta Pieroczka, przepraszam bardzo, Romana Pieroczka. Juniora. Tak więc tutaj mieliśmy kanał, który, na którym ostatni film jest tak naprawdę przygotowaniem no, czymś, co stanowiło podwalinę pod próżniejszą śmierć człowieka. Drodzy Państwo, to były trzy niesamowicie mroczne kanały na platformie YouTube. Tylko jeden z nich, Leder Smoke Me, jest do odnalezienia na naszej, na naszej platformie. Resztę możecie Państwo odnaleźć, zagłębiając się, no. W dość mroczne zakamarki internetu, ale nie polecam tego robić, ponieważ no, te filmy są może nawet nie tyle, że ekstremalne pod kątem wizualnym, co sam te ich, i ten ich kontekst, jak i późniejsze następstwa tego, co możemy zobaczyć, no, sprawia, że możecie mieć problemy z zaśnięciem. Ja miałem. Nazywam się Michał waleszczyński List to był Darknet na kanale Sekielski Berders Studio. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i ode mnie serdecznie Was zapraszam do komentowania dzisiejszego odcinka. I jeżeli mają Państwo jakieś tematy, o których chcielibyście usłyszeć, o to serdecznie zapraszam do podsuwania kolejnych pomysłów. Do widzenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.